Witam wszystkich. Wreszcie udało mi się wyrwać jeden dzień. To tak tylko robota, robota, robota. Miałem co prawda tam kilka wypadów za sondażem, ale wszystkie na zero. Raz tylko miałem przyłów. Wrzucę gdzieś tam wam. Zobaczycie, co złapałem. No chodź, 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 chodź. No i pięknie. Taki 45 i granica. Miał być sandacz. No i jedno miałem piękne branie sandacza. Walnięcie było niesamowite, ale niestety nie zacięte. A tak, poza tym nic. Że postanowiłem dać odbój i spróbować okonków. Zobaczymy, czy coś się uda. Przy okazji popróbuję dzisiaj różne metody. Boczny trok, dżigowanie, dropshot. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki, żeby coś tam się wydarzyło. Siedzi pierwszy. Jest duży, ale o, tam coś pogoniło, ale jest. No jest następny. Ciuń, ciuń większy. Ciągle mam nadzieję, że trafi się może coś ładniejszego. Powinny to być. Znajomy tutaj łapał to takie nawet ponad 30 cm. No, teraz jaki? Jeszcze większy? Czy nie? Stopniowo, stopniowo, teraz większy. Milimetr większy. No, czuję, że będzie zabawa. No ale... po takiej posusze to fajnie by było. Chociaż z tymi okonkami się pobawić. Polu nie widzieliście. Kamera się zacięła, ale był następny. Ale naprawdę biorą, kurde, strasznie delikatnie. Przytrzymania z jakiegoś delikatnie tylko szarpnięcie. Ciekawe, czy na inne metody też uda się coś złapać, czy
się tylko boczny trok robotę zrobi. A, ten będzie najładniejszy. Jak na razie. A. Nie zanotuję się. O! Coś siedzi. Podejrzewam, że będzie słupak. Bo na okonia to by był naprawdę ładny. Jak to jeden z internautów mówi o ślizgun. No ale jest. Nie będę się dotykał nawet. Zmykaj. Co ty taki jesteś? Nie mrawy. No, dobra. Szkoda, że nie taki okoń. Nie, myślałem, że to super. A tu co? Nawet niezły okoń. Wędka do 7 gram to. No. Nie, tak nie. O, no tak. Nawet nie bryć. Trochę większy. Na pluka? Tak. Taki wymiarek. Następny. O, ten większy. O, ładna sztuka. Tak. Nie nagrałem holu. Ale. O, pięknie. No, coś tam się uwiesiło. Taki. Ale jest. Zobaczymy dalej. Takie już przyzwoity. Tak, obiadowy. Taki już przyzwoity. Ale tu mnie to w tym, siedzą tutaj w tym zielsku. Aha. Tam jest spadek, tam, kurwa.
że tam była kiedyś wyczepka. Ja tam w tej wyczepki na spławie sobie łapałem. I one tam chyba na tym spadzie stoją. Jest, ale mniejszy. No ale coś tam stoi. Ciekawe, jeszcze trochę i spróbuję takie większe coś założyć. Wybiórczo. No ale poluję na rekord, no. Na raczka się rzucił. I następny. Idź, zawołaj pra 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 pra. Babcie. Wszystko marnotki. Muszę uzbroić, widzę, w dżigriga. Bo zauważyłem, że jak obciążenie bardzo zaczepia o dno, to wtedy częściej te ataki następują. Nawet miałem już i atak na ciężary. Także może tutaj by robotę robił dżikryk. Będzie spróbował. No, ten już będzie chyba ładniejszy. Czy tylko tak udaje. Trochę chyba udało. One wygarbione ładnie. O, piękne, jakie płetwy ma czerwoniutkie. I ciągle wszystko za mało. Za małe. Dobra, na dzisiaj koniec, jeszcze tam na jedną miejscówkę pójdę, zobaczę, może tam coś się zadzieje, bo tutaj już odcięło na amę, nie pomaga zmiana przynęty, zmiana metody. No ale mogę powiedzieć, że boczny trok dzisiaj królował. Najważniejsze, że wypadł zaliczony, no i coś się tam zadziało. Połapało się, także wrzucę pewnie ten filmik. Dajcie jakieś łapki w górę na zasięgu. O. To jest to właśnie, kurwa, zobaczcie. Straszliwy ciężar. Kurwa. Wziąć do samochodu. No i to Rapale, to przecież nie biedak kupował. Ojej, kurwa. Dobra. Także żegnam się z wami. Do usłyszenia, do zobaczenia.